Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Obecnie przytłacza nas natłok informacji, ogromną rolę w ich przekazywaniu pełnią media. Jak odnaleźć się w społeczeństwie informacyjnym? Pomocy w odpowiedzi na to pytanie udziela Centrum Edukacji Obywatelskiej, które za sprawą swojego programu edukacji medialnej Włącz się Młodzi i Media popularyzuje wśród najmłodszych wiedzę o środkach masowego przekazu. Na galę podsumowującą tegoroczną edycję projektu z mikrofonem wybrał się Michał Szkaradek, który rozmawiał z koordynatorką projektu Katarzyną Grubek. Nazwaliśmy to Festiwalem Kampanii Uczniowskich. To dwudniowy Festiwal Kampanii Uczniowskich, podsumowanie ich całorocznej pracy w ramach naszego programu. Jakie były założenia programu? To jest program edukacji medialnej, którego celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na to, jak odbierać media, jak krytycznie odbierać przekazy medialne, ale również jak świadomie tworzyć media. Tym programem chcemy nauczyć ich, by byli bardziej świadomi, by również zwracali uwagę na zagrożenia chociażby w internecie. Ale też pokazywać pozytywne strony nowych technologii. Co działo się w ramach projektu? Projekt realizujemy od 3 lat. Robiliśmy go z Fundacją Events Foundation. Zrealizowaliśmy przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego programu przygotowaliśmy kursy internetowe dla uczniów i nauczycieli, materiały pomocnicze, scenariusze do zajęć oraz zaproponowaliśmy formułę pracy projektowej, to znaczy uczniowie razem z pod opieką nauczycieli realizują m.in. kampanie społeczne, wybierają jakiś ważny dla nich problem społeczny, temat, po czym przy użyciu mediów, nowych technologii, ale również projektując plakaty, ulotki, przeprowadzają taką kampanię społeczną u siebie w szkole, na terenie swojej miejscowości. Konrad. Cześć, jestem Czarek. Przyjechaliśmy ze zespołu szkół ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Czego dotyczył wasz projekt? Nasz projekt to była kampania społeczna dotycząca motywacji. Chcieliśmy pokazać młodym ludziom ścieżki rozwoju, ścieżki spełniania marzeń i ukierunkować ich w ten sposób, żeby było im łatwiej w przyszłości po prostu. Co jest efektem waszych działań? Efektem naszych działań jest zyskanie wielu doświadczeń. To dla nas osobiście wiele doświadczeń, kontaktu z ludźmi i tak dalej. Ale dla osób, które tego słuchały, na pewno wiele technik, sposobów, jak się zmotywować do dalszej pracy. To znaczy w związku z naszą pracą można zobaczyć bloga, można zobaczyć 2 spoty, które są w internecie. Można także zobaczyć kilka artykułów, kilka grafik motywujących. Wszystko to znajduje się na naszym blogu. Poza tym przeprowadziliśmy kilka warsztatów dla gimnazjalistów. Byliśmy w ponad 13 szkołach w powiecie mińskim, gdzie właśnie przeprowadziliśmy wykłady i pokazywaliśmy face to face, jak mogą spełniać swoje marzenia. www.mocmotywacji.wordpress.com. Serdecznie zapraszamy. Adriana, 5. Liceum Ogólnokształcące w Rybniku. Tematem naszej pracy były zwierzęta, dokładnie to psy, ich prawa i traktowanie. Hasło naszej kampanii to zwierzę się nie zwierzy. Stworzyliśmy filmiki kampanijne, zaangażowaliśmy ludzi z klasy, ze szkoły oraz poza niej do tworzenia różnych memów promujących nasze działania. Wszystko jest publikowane na stronie naszej grupy dziennikarskiej. Dziewczyny na piątkę, na Facebooku można nas znaleźć i na YouTubie mamy filmiki kampanijne udostępnione. I mamy również wydarzenie na Facebooku stworzone z naszej kampanii. Zwierzę się nie zwierzę. Tomek, jestem ze szkoły podstawowej numer 70 w Łodzi imienia Stanisława Wyspiańskiego. Przygotowaliśmy projekt o niebezpieczeństwie czyhającym na nas w sieci. Robiliśmy prezentacje, przychodzili do nas różni ludzie i się wypytywali, czy wiemy, jakie niebezpieczeństwa na nas czyhają w sieci. Z Katarzyną Grubek rozmawiał Michał Szkaradek. Już za chwilę wiadomości w Polskim Radiu 24, po nich magazyn Polska do 23.00.